Witajcie kochani w kolejnym tygodniu w horoskopie. Witam was serdecznie jak zawsze z ogromną radością, że jesteście, że się odzywacie, że polubiacie to, co wam się podoba, że udostępniacie to, co wam się podoba. Och, dziękuję wam kochani, bo to sprawia, że coraz więcej nas tu jest w tym mistycznym ogrodzie i to sprawia, że czuję taką motywację, inspirację. Czuję, że mam dla kogo to robić. Po prostu to jest taka radość dla mnie ogromna, jak zawsze. W podziękowaniu kochani przysyłam wam przepiękną energię czystej miłości, przepiękną energię światła i uzdrowienia. Dokładnie to, czego potrzebujesz w tym momencie, wprost ze źródła światła, miłości, uzdrowienia. Niech ta energia do ciebie płynie w takiej ilości, w jakiej potrzebujesz na dany moment. Pamiętajcie, kochani, co ważne, dla osób nowych, dla osób, które nie wiedzą jeszcze, nagrywam czytania ogólne, czyli jak zawsze, bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć, jest to dla nich ważne. Jeżeli pragniesz czytania indywidualnego dla siebie, zapraszam serdecznie, napisz na maila, prześlę ci cennik i ofertę. Tak, i oczywiście możecie, kochani, buszować dowoli tutaj, bo nagrywam w systemie otwartym, czyli możecie oglądać horoskopy ze Słoneczka, z Ascendentu, Księżyca, Merkurego, Wenus, gdzie tam, jak czujecie z kosmogramu, dowolnie możecie buszować. I oczywiście zobaczcie sobie na playlisty, mamy playlistę Wybierz Kartę, playlistę Rozwój Duchowy. Kto ma ochotę, zapraszam także na wspieranie, jeżeli masz ochotę wesprzeć kanał. I tam są też dodatkowe, bonusowe informacje, materiały dla osób wspierających. Oczywiście zapraszam też na Tarot i Orakle, kochani. Tam się dużo fajnych rzeczy dzieje. Wszystko na temat kart, nauka tarota, o runach, o wahadełku, magiczne tematy. Zapraszam, kto ma ochotę. A dzisiaj, kochani, zapraszam już do horoskopu. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka na czytaniu tygodniowym. Witajcie, kochani. Wyższa jaźń, bardzo proszę o informacje dla osób spod znaku raka. Widać, że się tu jakaś tęcza nam pokazuje. To jakiś dobry znak musi być. Dobra, zobaczmy. Ok. Księżyc, Królowa Pentakli i Trzy Miecze. Ewidentnie widać, że tutaj albo nie wiesz tego, że ktoś idzie do ciebie, żeby coś wyjaśnić, pojednać się z tobą, może porozmawiać. Ale widać, że tutaj ktoś chciałby, może to ty, ktoś tu chciałby, żeby było dobrze, żeby było stabilnie, żeby było spokojnie, żeby było bezpiecznie, prawda? I żeby każdy był zadowolony, bo Królowa Pentakli lubi, jak jest w przestrzeni, kiedy każdy jest zadowolony, każdy ma swoje miejsce, swoją przestrzeń, każdy ma pełny brzuszek, prawda? Przysłowiowy oczywiście na różne sposoby. Tu może chodzić o te zapewnienie właśnie tych rzeczy, które dają radość nam i sprawiają każdego dnia, że się uśmiechamy. Tak, to jest jeden temat, który nam się tutaj pojawił. Drugi temat, który czuję tutaj, ktoś tutaj ma sekrety przed tobą, albo to ty masz sekrety przed kimś. No i w tym czasie teraz widać, że jakiś sekret może wyjść na jaw i będzie trzeba się tym zająć. No ktoś tu będzie się musiał wytłumaczyć z czegoś komuś, takie coś czuję. Dobra, zobaczmy dalej. Dziewięć kielichów i zobaczcie, już wiem, dlaczego ta tęcza tutaj. Bo na szczęście, bo jednak wszystko tutaj widać, że się dobrze skończy. Jakby się nie skończyło, to ja czuję, że to jest dobre. Dziewięć kielichów pokazuje, że jest tutaj pozytywna energia wokół was w tym czasie raczki. Także warto działać. Siedem mamy kielichów i karta arcykapłana. I tu już wchodzimy w obszar biznesu, finansów, urzędów, bo tutaj mamy tematy prywatne, relacje, związki. Tutaj takie tematy poza tymi prywatnymi. Ok, co tu jeszcze nam się pokazało? Pięć pentakli. No widać, że się tu z czymś, kochani, mierzycie. I ja takie mam poczucie, że jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, może jakieś tu załatwienia w urzędach, sprawy finansowe, zawodowe, kariera, to tu widać, że od dłuższego czasu rak się z czymś mierzy. I zobacz, masz kartę wieży na końcu i pięć buław.
Są takie, no i 10 buław, zobacz, ojejku, kochani, na siłę podtrzymujecie coś, co chce upaść, zabiera wam to strasznie dużo siły, zabiera wam to bardzo dużo codziennie czasu, energii, zaangażowania, natomiast nie da się zatrzymać wieży, która się przewraca. Jeżeli coś ma upaść, to to i tak upadnie. Jeżeli próbujemy to zatrzymać, to po prostu ci, co próbują to zatrzymać, cierpią na tym upadku najwięcej, więc nie warto, kochani, naprawdę nie warto. Bo jeżeli coś chce odejść z życia twojego, to znaczy, że idzie do ciebie coś nowego i po prostu wszechświat pomaga ci tą wieżą zrobić miejsce. Czuję, że tutaj ktoś nie może się zdecydować, nie może podjąć decyzji, żeby zmienić pracę, pójść w nowym kierunku albo znaleźć dla siebie coś lepszego, coś, co bardziej cieszy, z lęku, ze strachu, albo może z takiego poczucia też obowiązku, że jak już się coś zaczęło, to trzeba tam być, z poczucia odpowiedzialności też. Ale widać tutaj, że to nie daje ci ani radości, ani spełnienia, ani też wystarczających pieniędzy. Możliwe też, że tutaj jakiegoś raczka ktoś tu brzydko wykorzystuje, płacąc właśnie za mało, albo no głównie tak czuję, że tu jakby raczek nie otrzymuje tego właściwego wynagrodzenia za ilość włożonej pracy, ilość zaangażowania, tej energii, prawda? Na tej zasadzie. Dobra. Zobaczmy teraz, dopytajmy. Mamy kartę księżyc dla raczków. I co to mamy? Cztery pentakle. Tak, później mamy kartę królową pentakli i pojawia nam się mag. Później mamy trójkę mieczy. Dobra, mamy to i mamy, co to mamy? Kartę umiarkowania. Czyli zobacz, co to by tu nie był za smuteczek, albo za sekret, albo jakaś trudna rozmowa, albo jakaś przykrość. Coś tutaj, jeżeli się dzieje, jeżeli weźmiesz te sprawy w swoje ręce, weźmiesz odpowiedzialność za to, tutaj ewidentnie widać, że ktoś kogoś powinien przeprosić. Że tu powinno być jakieś właśnie wyjaśnienie takie z uczuciem zrobione, takie z miłością zrobione. Jeżeli coś takiego nastąpi, no to później tutaj, kochani, będzie lepiej, będzie dużo lepiej, bo 9 kielichów to jest takie spełnione marzenie. Czyli jeżeli się boisz, czy ten ktoś pogada z tobą, porozmawia, czy się będzie chcieć odezwać, czy będzie chcieć w ogóle wejść w twą rozmowę z tobą, to tu jest pokazane, że jeżeli właściwie to przeprowadzisz, ale chodzi o to, żeby jakby nie stawiać tutaj, nie wprowadzać do tej rozmowy tej płaszczyzny kat ofiara, jakby musicie porozmawiać na zasadzie poza tym jakby, czyli z nikogo nie robić kata, z nikogo nie robić tu ofiary, po prostu wyjaśnić sobie to, wyjaśnić, co się stało. I ja zawsze mówię, kochani, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jeżeli trudno ci jest, jeżeli ty czujesz tutaj, że to ty jesteś tu osobą pokrzywdzoną, a zależy ci na tej osobie, to po prostu przypomnij sobie, dlaczego was połączyło życie, dlaczego jesteście bliżej ze sobą, to uczucie, ta emocja, która gdzieś tam między wami powstała, się zrodziła, skąd się to wzięło, dlaczego i na ile ci na tym zależy. Kochani, w mojej pracy, na sesjach indywidualnych widzę i słyszę od ludzi, jak często ta duma nasza, którą się unosimy, sprawia, że relacje się rozpadają, przyjaźnie się rozpadają. Nie dlatego, że muszą się rozpaść, tylko dlatego, że ludzie nie potrafią przeskoczyć tego swojego ego, tego uporu wewnętrznego. Ja tu czuję, że tutaj gdzieś jest coś takiego. Nie wiem po której stronie, bo jest to czytanie ogólne, więc tu jest dużo osób zaangażowanych, zarówno raczków, jak i tej drugiej strony. Natomiast tak, tu trzeba się zastanowić, czy mi zależy na tej osobie, na ile mi zależy i co zrobię, jeżeli ta osoba zniknie z mojego życia. Jak się będę wtedy czuć?
I to jest czasem bardzo motywujące, żeby coś zrobić, żeby jakoś zadziałać. Tak. Czuję, że to jest ważny temat, bo komuś tutaj z Was bardzo to leży na sercu, natomiast mam też takie poczucie, że jakby mówisz, nie wiem, co mam z tym zrobić, albo to za daleko zaszło, albo ktoś tu czuje, że mówi, tego się nie da już cofnąć, tego się nie da wrócić. No wiadomo, nie dasz rady nic cofnąć, nie dasz rady się wrócić tam i zmienić, naprawić. W tym momencie możesz jedynie naprawić to, co jest do naprawienia. I to jest coś, co faktycznie każdy tutaj może z nas zrobić na ten czas. Tak, karta umiarkowania pokazuje, że taką cierpliwością i zrozumieniem, ciągłymi takimi próbami możecie znaleźć dla siebie tą płaszczyznę porozumienia, gdzie będzie Wam dobrze, ale właśnie chodzi o to, że tu ta komunikacja musi polegać na chęci odnalezienia tego środka złotego, gdzie i Ty jesteś raczkiem zadowolonym i ta druga osoba też jest zadowolona. Wiadomo, coś tu trzeba odpuścić wtedy, jakieś tam rzeczy, z których jesteś w stanie odpuścić, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby się wyrzekać znowu siebie w imię tam czegoś, nie, nie. Jeżeli czasem się upieramy, tak wiecie, tak się upieramy, prawda, z jakiegoś względu przy czymś, albo przy tym byciu ofiarą, o tu się lubimy też upierać, prawda? Bo bardzo często w konfliktach jest tak, że obie strony czują się ofiarami i dlatego nie ma możliwości dogadania się później, prawda? No bo jeden drugiego oskarża o bycie katem, podczas gdy każdy czuje się tu ofiarą. No i tu jest właśnie to najtrudniejsze, jak to przeskoczyć. Tak jest. Dużo tu jest raczków, które. No dokładnie. O tym myślę i zobaczcie, co się nam pokazało. Pięć kielichów, ale to położę na środku, bo myślałam o całości i widać, że dużo jest rozczarowań tutaj u Was, kochani, albo tęsknoty za tym, co było i odeszło. Stąd ta energia jakby się Wam rozciąga i za mało jest raczka w teraźniejszości, a przydałoby się, żeby tu był cały raczek. Prawda? Dziewięć pentakli, zobaczcie, mamy przy siedmiu kielichach, więc tu się może sytuacja bardzo zmienić. 99 mamy. Ale siedem kielichów pokazuje, że raczek trochę nie potrafi podjąć decyzji, nie potrafi wybrać, co ma robić, gdzie ma iść. Zostać tu, czy szukać czegoś innego, w którym kierunku się udać, jeżeli już szukać, prawda? I ja czuję, że to dla niektórych raczków dotyczy sytuacji zawodowej, może edukacji, a dla niektórych raczków dotyczy to sytuacji prywatnej. Zobaczmy tego arcykapłana. Arcykapłan. Okej. O, mamy rycerza kielichów i jeszcze mamy pięć pentakli. I co nam się tu pokazuje? Rycerz mieczy. Okej. Tak, jeżeli tu są raczki, które gdzieś mają jakieś problemy finansowe, to tu jest pokazane, że dosłownie takie poczułam hasło koniec języka ze przewodnika. Czyli jak zadziałasz, jak pójdziesz, jak dopytasz, popytasz, dowiesz się, to znajdziesz możliwości, których w tym momencie nie widzisz, żeby wydostać się z tego kłopotu, który tutaj gdzieś widać, że siedzi ci to gdzieś w głowie czy na sercu, prawda? Ale widać, że masz możliwość się z tego wykaraskać, tylko musisz sobie na to pozwolić, żeby ruszyć, bo rycerz zawsze zachęca do działania, a tu masz dwóch rycerzy. Uważaj, żeby się nie skupiać nadmiernie znowu na emocjach, uczuciach, tylko bardziej na zadaniowości, bo mamy arcykapłana, czyli działaj konkretnie, poszukuj możliwości, dopytuj, dowiedz się, jakie są zasady, reguły, tu, gdzie chcesz coś zrobić, załatwić i tak dalej, prawda? Może się coś tu zmienić dla Was dobrze, bo mamy trzy piątki, jak dobrze policzyłam. Jeden, dwa i trzy, 555, czyli jest zmiana możliwa, ale jest 99, czyli jest pokazane, że trzeba coś zostawić za sobą. Trzeba zrobić przestrzeń, trzeba zrobić miejsce na to nowe, prawda, które idzie. Zobaczmy dalej.
O, zobaczcie, tutaj widać, że raczki mają jakieś takie poczucie braku, niedostatku, czegoś potrzebujesz jakby, prawda? Czegoś chcesz więcej, żeby było. Może chodzić o pieniążki, może chodzić o inne rzeczy, może też miłość. Natomiast jest pokazane, zobacz, nowa praca, nowa kariera, jest to zupełnie dla ciebie możliwe, szczególnie, że ta dziewiątka kielichów i dziewiątka pentakli się pojawiają. To są energie, które pokazują dobre, możliwe okazje, które trzeba wyłapać. I zobacz, good news, czyli są dobre wiadomości. Może ktoś tu przyjdzie i ci coś powie, jakieś dobre wiadomości, może się dowiesz o jakichś możliwościach, może gdzieś coś wyczytasz, może gdzieś coś zasłyszysz. Miej oczy i uszy otwarte w tym czasie, jeżeli faktycznie poszukujesz. Dobra, zobaczmy sobie dalej. No i zobaczcie, tutaj jest to, o czym mówiłam. Uważaj, żeby się nie unieść honorem gdzieś w sytuacji względem jakiejś relacji, na której ci zależy. Tak, co jeszcze mamy? Tak, zobaczcie, kłopoty, jakieś oskarżenia, coś tutaj jest, ktoś tu jest jak taki w gorącej wodzie kąpany, prawda? Rzeczy tutaj rzucane jakby tak na gorąco, bez zastanowienia. Zobaczcie, ktoś tu bardzo podejmuje się ryzyka, ktoś tutaj no trochę zbyt agresywnie podchodzi. No wiadomo, ktoś, nie wiadomo, czy to ty, czy to ktoś, bo czytanie ogólne, to może tu być różnie u was wyglądać, ale chodzi o to, żeby bardziej na spokojnie, bo mamy to kartę umiarkowania, która mówi cierpliwie i spokojnie tutaj załatwisz dużo, natomiast jakimś szalonym takim podejściem, no to się nie uda. Po prostu to się nie uda wtedy, bo masz 3 miecze i 5 kielichów, czyli będzie jakaś strata i 5 pentakli, prawda? Czyli właściwe zadanie, przepraszam, właściwe działanie pokaże, że to zadanie ma możliwość być dokończone pozytywnie, bo to taka misja, takie zadanie, ja to czuję, ale trzeba się postarać. I tu zobaczcie, kolejna karta, która mówi coś ważnego w tym czasie, może być zmiana pracy, może być taka możliwość, tu położę, ale znowu musisz to, raczku, wyłapać, musisz się temu przyjrzeć, zauważyć to i chwycić tą możliwość, która się będzie pojawiać, prawda? Dobra, zobaczmy sobie teraz runę na ten czas. Runa dla raczków. Runa dla raczków. Co my tu mamy? Aha, dużo się rozsypało, ale pierwsza u góry to jest rajdo. Jak najbardziej jest to runa, która pokazuje ten ruch, dlatego nam się tak tutaj dużo właśnie rozsypało. Jest dużo możliwości w tym czasie, mogą przyjść pewne kwestie, które otworzą, przyjść, pokazać się pewne kwestie u ciebie w życiu, które umożliwią ci pójście w nowym kierunku, wyruszenie w nową stronę, ale chodzi o to, że to ty musisz nadać temu tempo, ty musisz podjąć tą decyzję, ok, idę, ok, wyruszam, prawda? Decyduję się na to, idę. Bo tutaj mam takie poczucie, że jest tak, a dobra, jest jak jest, może nie ma tutaj jakoś tak różowo, kolorowo, ale to jest znajome, więc zostaję, gdzie jestem, prawda? A potem znowu rozmawiasz z kimś innym i ktoś ci tam mówi, że taką fajną ma na przykład pracę, super, i ty mówisz, o jak super, no ja też bym chciała. No to czemu nie spróbujesz? A, jakoś tak, no wiesz, no niby bym chciała, ale no właśnie. I to jest właśnie 7 kielichów, prawda? Żeby zaznać tego szczęścia, żeby otrzymać tą możliwość 9 kielichów, czyli cieszenia się tym złotym deszczem, który tutaj widzicie z nieba leci, takie piękne, prawda, bogactwo, dobrobyt, jakby tego spełnione marzenie, to po prostu trzeba się, kochani, co? Ruszyć. Trzeba się odważyć, bo to jest właściwy czas, to jest właściwy moment, bo masz runę rajdo. Tu jest zajączek, zobaczcie, wiecie, jak on szybko hasa, ale zające są specyficzne, bo te dzikie, jak one biegną, to one biegną takim ślaczkiem, prawda? One nie biegną prosto, tak jak na przykład pies biegnie, prawda, prosto, tylko zając skręca cały czas.
I tutaj chodzi o to, żeby tak szukać właśnie, czyli nie iść wytartymi szlakami. Szukaj w miejscach, które może nie do końca są oczywistymi, żeby znaleźć to coś, czego tu szukasz, czego pragniesz. Tak, no zdecydowanie widać, że raczki są w drodze do celu. To też pokazuje nam to runa rajdo, w sensie, że jesteś w tej wędrówce, czegoś szukasz, czegoś pragniesz, gdzieś coś chcesz rozwijać, prawda? Oczywiście runa rajdo to jest komunikacja pod każdym względem. Jakaś też podróż fizyczna może być, więc tutaj uważajcie, w trakcie podróżowania zwróćcie uwagę, żeby się tu nie rozpraszać, żeby faktycznie patrzeć na tą drogę, jeżeli jedziesz samochodem czy jakimś pojazdem, prawda? Jeżeli dłuższa podróż tutaj jakaś, gdzieś się wybierasz, to sprawdź sobie, czy godziny odjazdu są te, które były podane, czy się coś nie zmieniło. Tak, posprawdzaj wszystko, czy masz, wiesz, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, jak wyjeżdżasz za granicę, prawda? Po prostu sobie posprawdzaj, żeby faktycznie było to szczęście 9 kielichów, chociaż jak przy tej runie rajdo jest 9 kielichów, to widać, że tu się coś uda, tu będzie dobrze. Czasem wiecie, jak to jest, że coś już się ma wydarzyć, a tu jakimś szczęściem wielkim wszystko jest dobrze. Więc mam takie poczucie, że tutaj jakby jest to ta ochrona nad raczkiem w tym tygodniu, ale oczywiście warto mieć to, co powiedziałam przedtem, oczy i uszy otwarte. Uwaga, kochani, na jakieś wielkie awantury, kiedy jedziecie samochodem szczególnie szybko albo na przykład w ruchu ulicznym, bo teraz zobaczyłam, że ktoś tutaj jest tak zajęty jakimś właśnie gorącą wymianą zdań, że nie zauważa czegoś i jest jakaś stłuczka, także uważajcie. I nie mówię tutaj, żeby tego kogoś tutaj straszyć, tylko żebyście po prostu, żebyśmy wszyscy byli rozsądni właśnie jeżdżąc tym, prowadząc te pojazdy, co by to nie był za pojazd. Dobra, prawda ukryta. Dobra, co mamy pierwsze? Ktoś tutaj ma nadzieję, że kiedyś tej osobie wybaczysz. Widzisz, jest tutaj coś ewidentnie. Może ty też myślisz o tym samym, a jednak nie ma tej rozmowy. A ta rozmowa powinna nastąpić i wtedy zobaczysz, może w prawo albo w lewo. O, i to znowu jest ruch, prawda? Bo chodzi o to, żeby ruszyć z tej stagnacji. I druga wiadomość. Ktoś tutaj nie potrafił dopuścić ciebie bliżej do siebie. Jakieś tam może blokady wewnętrzne, ewidentnie. Dobra, zobaczmy myśl pozytywną dla raków na ten czas. Aha, okej. Co nam tutaj wypadło? Zdecyduj. O, wow, zobaczcie, kochani, o tym mówię. Zdecyduj, podejmij decyzję, dokonaj wyboru. Aha. To czas, żeby podjąć decyzję. Tkwienie na rozdrożu wyczerpuje energię. Dokładnie, całe czytanie jest o tym. Cokolwiek wybierzesz, będzie to słuszne dla twojej ścieżki duchowej. Musisz ukierunkować twoją energię. Bądź zdecydowany, ucz się, rozwijaj się, zdecyduj. Karta i runar rajdo też mówi, zdecyduj się. Wyrusz w którąś ze stron. A potem już będzie lepiej, bo jak ruszysz do przodu, zobaczysz zmianę, poznasz nowe może gdzieś osoby, wejdziesz w nowe kręgi, czy to nowa praca, czy co by to nie było. Albo po prostu wyjaśnisz te kwestie, rozjaśnisz te kwestie, które tutaj gdzieś są takie właśnie przyciemnione, prawda? Dobra, mini wybierz kartę na 3 możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka. Mało prawdopodobne. 2. Mamy nie. I 3. Zdecydowane nie. Dobrze, raczki, tyle na ten czas. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.